Witajcie. Nazywam się Agoda Wolna, jestem instruktorem fitness oraz trenerem personalnym. Wraz z Marcinem prowadzimy swój fitness klub. Marcin jest fascynatem biegów przeszkodowych. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Marcin, powiedz coś o sobie. Tak, to prawda. Sport jest bardzo istotny w moim życiu. Na swoim koncie mam 8 miejsce na Mistrzostwach Świata Spartan Race w Stanach Zjednoczonych. Jestem wicemistrzem Centralnej Europy, ale również mam 100 km przez Saharę, jak i 100 km przez Góry Kaukaz. W tym odcinku pomożemy Wam wybrać Orbitrek do Waszego domu. Zapraszamy! Dlaczego warto kupić Orbitrek? Na Orbitreku nie palimy tylko zbędnych kalorii, ale także budujemy naszą zwinność oraz wydolność organizmu. Dzięki takiej konstrukcji urządzenia angażujemy całe ciało, dzięki czemu nazywa to się trening ogólnorozwojowy. Warto także nadmienić, że jest to idealne rozwiązanie dla osób wracających do ćwiczeń po urazach, ponieważ jest to bezpieczne dla naszych stawów. Ale nie tylko, jest to idealne urządzenie dla osób początkujących lub trenujących samodzielnie w domu. Ze względu na swoją budowę wyróżniamy dwa rodzaje Orbitreków. Jest to przednio- oraz tylno-napędowy. Dzisiaj opowiemy o tym pierwszym. Przede mną jest Orbitrek przednio-napędowy marki Finlo, model Ellipsis E3000. Co daje nam taka konstrukcja? Taka konstrukcja daje nam naturalne ułożenie ciała, a więc stopy są bliżej siebie, co powoduje mniejszy balans ciała i mniej obciążamy nasze stawy. Przy wyborze Orbitreka powinniśmy także zwrócić uwagę na długość kroku. Standardowo jest to 50 cm. Dokładnie jak w naszym modelu. Wyróżniamy trzy typy systemów hamowania Orbitreków: magnetyczny, elektromagnetyczny i mechaniczny. Nasz model posiada magnetyczny system generowania oporu. Ale jak działa ten system? Ten system polega na przybliżaniu lub oddalaniu zamontowanych magnesów do koła zamachowego. Poziom intensywności treningów mogę wybrać sobie za pomocą przycisków na panelu sterowania. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego modelu? Po pierwsze, jest to maksymalny udźwig urządzenia. W tym wypadku jest to 150 kg. Kolejną istotną rzeczą jest koło zamachowe. W tym modelu waga 16 kg. Ale to nie wszystko. Koło zamachowe musi współgrać idealnie z całym urządzeniem. W tym modelu jest dużo elementów łożyskowanych, co wpływa na płynność ruchu i długą żywotność. Dobrze, widzę, że mamy tutaj duży wyświetlacz. Powiedz mi, jakie funkcje mogę z niego wyczytać? Na wyświetlaczu aktualnie mamy czas trwania treningu, dystans pokonany, prędkość, spalone kalorie oraz puls. Jeżeli nie mamy połączonego pasa telemetrycznego, przykładając rączki, odczytamy go z wyświetlacza. Świetnie. Tutaj widzę, że mamy jeszcze dodatkowe przyciski. Ten model posiada 5 wbudowanych gotowych treningów, plus do tego 2 treningi sterowane tętnem. Marcin, powiedz mi, czy jest jeszcze tutaj coś fajnego? Oczywiście, należy zwrócić uwagę na uchwyt na telefon lub tablet, port USB oraz wiatrak. Powiedzieliśmy Wam, na co zwrócić uwagę przy zakupie Orbitreka do domu. Przypomnę, jest to maksymalny udźwig, koło zamachowe, jakość wykonania oraz wyposażenie dodatkowe. Pamiętajcie, że nie ma jednego urządzenia, które będzie idealnie pasowało dla każdego. Najważniejsze jest to, abyście się czuli komfortowo podczas treningu. A w następnym odcinku pokażemy Wam, jak ćwiczyć na Orbitreku. Zapraszamy!